all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi, szeroka oferta pojemników i kontenerów, transport i selektywna zbiórka odpadów, zimowe i letnie utrzymanie dróg, stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Biuro podróży z buta. Obozy, kolonie, wczasy, rejsy, wyprawy egzotyczne, wynajem luksusowych autokarów. Biuro turystyczne z buta. I ty poleć z buta. www.zbuta.pl. Rezerwacje 24 godziny na dobę. Z buta. Oferta turystyczna, która daje pozytywnego kopa. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powoli staje się faktem. Rozpoczęły się w tym zakresie dzielnicowe spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Wałbrzycha z mieszkańcami. Spotkanie nasze dzisiejsze jest odnośnie odpadów, segregacji, śmieci, szkła, plastiku. Rewolucja śmieciowa to potoczna nazwa uchwały dotyczącej właśnie gospodarowania i segregacji odpadów. Do tej pory wszyscy ci, którzy posiadali własne nieruchomości lub funkcjonowali we wspólnotach mieszkaniowych, zawierali umowy z odbiorcą odpadów. Dziś sytuacja ta będzie wyglądała inaczej, bo w imieniu tych wszystkich mieszkańców Wałbrzycha umowy będzie zawierała od 1 lipca bieżącego roku gmina Wałbrzych. Gmina musi zorganizować przetarg, musi w przetargu wybrać firmę, która będzie się zajmowała odbieraniem i zagospodarowaniem tych odpadów, musi narzucić na tą firmę pewne obowiązki, które z kolei ustawa nałożyła na gminę. A nałożone zostały na gminę takie obowiązki, że my musimy jako gmina w odpowiednich latach uzyskać pewne poziomy recyklingu i zagospodarowania odpadów. A to z kolei nałożyły Polsce przepisy unijne, do których musimy się dostosować. Właściciele nieruchomości, czyli właściciele domów jednorodzinnych, właściciele czy zarządy wspólnot, jeśli chodzi o duże wspólnoty, zarządy wspólnot, czyli osoby pełniące funkcje w zarządach, do końca kwietnia są zobowiązane do złożenia deklaracji. Nieco inaczej wygląda sytuacja z pojedynczymi odbiorcami i tymi, którzy mieszkają w lokalach gminnych. Jeśli chodzi o małe wspólnoty, to praktycznie dyskusje trwają do tej pory. Jeżeli jest zarządca w małej wspólnocie i ten zarządca chce w imieniu państwa złożyć tą deklarację, to również zachęcam do tego, żeby przekazać mu takie pełnomocnictwo. Natomiast jeżeli nie ma zarządu, nie ma zarządcy, bo w małych wspólnotach nie musi być powoływany zarząd, chociaż może, ale jeśli nie ma zarządu, to proponuję, aby każdy właściciel nieruchomości złożył odrębną deklarację w małych wspólnotach, czyli tych do 7 lokali. I tam w tej deklaracji, w punkcie 6, jest takie okienko na procentowy udział w nieruchomości. To jeśli chodzi o małe wspólnoty, to bardzo proszę wpisać tutaj w tym okienku 6, ten procentowy udział w nieruchomości wspólnej. Deklaracja określa ilość osób zamieszkałych w nieruchomości, czyli nie de facto ilość zameldowanych, tylko fizycznie przebywających na co dzień w mieszkaniu. Te deklaracje składają właściciele nieruchomości, czyli tak jak mówię, właściciele nieruchomości, gdzie są domki jednorodzinne. W przypadku
W przypadku dużych wspólnot, czyli powyżej 7 lokali w budynku, nie 7 wykupionych, tylko 7 w ogóle, to są już duże wspólnoty, to deklarację składa zarząd wspólnoty. Jeżeli zarządca nieruchomości chce przejąć od państwa wspólnoty ten obowiązek złożenia deklaracji, to wiem, że na przykład MZB chętnie pełni funkcję tego, który składa deklarację. Trzeba mu tylko po prostu, zarząd wspólnoty musi mu dać pełnomocnictwo do złożenia w imieniu zarządu tej deklaracji. W Wałbrzychu obowiązuje, tak jak w ponad 90% gmin, system liczenia opłaty od osoby. I tak, jeśli mieszkańcy deklarują segregację odpadów, to miesięczny koszt wyniesie 12 zł. Natomiast jeśli nie zdecydujemy się na segregację, to zapłacimy 20 zł od osoby. Zgodnie z ustawą gminy były zobowiązane do określenia dwóch rodzajów opłat. To nie wymyśliła gmina, tylko to wynikało z ustawy, że od 1 lipca muszą być, i to był obowiązek gmin, ustalone dwie opłaty dla tych nieruchomości, właścicieli nieruchomości, którzy segregują. Jest inna opłata, ona jest mniejsza w całej Polsce. I dla tych nieruchomości, którzy nie będą chcieli segregować, jest opłata inna, wyższa. I tak jest w całej Polsce. Kwestia jest taka, że miały możliwości gminy różnie to przyjąć, różne sposoby rozliczania. Tu pani z tego, co mi podpowiada, mówiła, więc nie będę się powtarzał. W mieście Wałbrzychu podjęto decyzję, że będzie to rozliczanie od ilości osób. To znaczy tak praktycznie, jak było do tej pory, przynajmniej w budynkach gminnych, przynajmniej w budynkach zarządzanych przez nas we wspólnotach, tak zawsze było, że obciążenia były od ilości osób. Wyliczamy sami należną opłatę i będziemy musieli pilnować sami, żeby tą opłatę wpłacić do 15 każdego miesiąca po miesiącu, za który ta wpłata jest. Czyli system wchodzi 1 lipca, czyli do 15 sierpnia musimy wpłacić pierwszą opłatę. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualne konto, na które będzie dokonywał opłat. W ramach tej opłaty gmina wybierze w drodze przetargu operatora, który będzie odbierał odpady i wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki. Przy nieruchomości będą stały dwa pojemniki. Jeden pojemnik będzie na tak zwane odpady zmieszane, czyli pozostałości z sortowania. Drugi na tak zwane bioodpady. Oczywiście jeżeli ktoś będzie miał kompostownik, bo również taka może być sytuacja, to zgłosi to operatorowi i nie będzie brał tego pojemnika, ale to nie zmienia wysokości opłaty. Opłata jest równa dla wszystkich. Jedyną różnicą jest, segreguje bądź nie. Cała wałbrzyska segregacja opierać się będzie na tak zwanych dzwonach, czyli trzech pojemnikach w trzech kolorach do selektywnej zbiórki, których na dzień 1 lipca 2013 roku stanie na terenie Wałbrzycha 500 sztuk. Do nich wrzucać będziemy zgodnie z opisem odpowiednio posegregowane odpady. Oprócz tego zamierzamy budować na terenie miasta tak zwane punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To są miejsca, docelowo planujemy dwa takie miejsca, w tym roku powstanie jedno przy składowisku na Beethovena. Tam będzie można wozić, w ramach oczywiście tej opłaty, nie będzie tam żadnych dodatkowych opłat, będzie można wozić tak zwane odpady problemowe, czyli jakieś elektrośmieci, w sensie jakieś monitory zużyte, stare opony, gruz, jeśli z remontu. Ponadto w ciągu roku organizowane będą dodatkowe akcje. Wywalamy graty z chaty czy zbiórka elektrośmieci. Wprowadzamy takie nową zupełnie odbierania choinek po sezonie świątecznym. Od połowy stycznia do końca lutego, w każdy czwartek, to będzie 6 takich czwartków, będą odbierane choinki z całego miasta. W ramach tego systemu odbierane będą także zużyte leki. W trakcie spotkania, po przekazaniu istotnych informacji na temat rewolucji śmieciowej, rozgorzała merytoryczna dyskusja. Proszę powiedzieć, jak to jest do ludzi wielodzietnych? Bo tu jest dużo mieszkańców, gdzie dzieci jest, powiedzmy, tam 12 czy tam więcej. Raz 12 zł, to jest dochodzi katastrofalna kwota. W Czarnym Boże rozwiązali także rodzinę czteroosobową. Opłata jest zupełnie inna i jakoś tam potrafili to rozwiązać, ten problem. No 12 zł uważam, ja mam rodzinę czteroosobową i to już jest dużo. Ja wiem, ja rozumiem panią. Oczywiście w innych gminach ustawa, która została zmieniona teraz w styczniu, dopuszcza możliwość stosowania ulg, no tak jak pani mówi, dla dzieci. Ale musimy pamiętać o jednym. I takie stanowisko jest pana prezydenta, bo myśmy ten temat dyskutowały, bo w momencie, kiedy się ustawa zmieniła, od razu rozmawialiśmy z panem prezydentem o tym, że jest taka możliwość. My musimy wszyscy mieć, proszę państwa, świadomość, że na cały system
musimy się złożyć wszyscy. To się musi zbilansować. Czyli jeżeli... Nie, proszę, proszę posłuchać. Czyli jeżeli zrobimy ulgi dla innych, będziemy musieli zrobić podwyżkę dla innych. Zaproponowaliśmy panu prezydentowi, który składa do Rady projekt uchwały, żeby przyjąć od osoby. Uznaliśmy, że jest to najbardziej... żadna z tych metod, proszę państwa, nie jest idealna. Żadna nie jest idealna. Natomiast uważamy, że od osoby jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, bo to ludzie produkują odpady. Bo gdyby tak było, że jest osoba jedna na 100 metrach, a 5 osób na 40 metrach. I wtedy byłby krzyk, wrzawa, dlaczego takie przyjęliśmy. Przyjęliśmy, mogę powiedzieć to, co już mówiłam wcześniej, że przyjęliśmy metodę, którą przyjęło ponad 90% gmin w Polsce. To bym prosił zaprotokołować i dać odpowiedź ludziom. Ale ja już daję odpowiedź w tej chwili. Że nie ma żadnej... U nas w gminie nie ma takiej możliwości. Nie ma. A nie można to jeszcze przeanalizować? No to trzeba złożyć. No to trzeba co, wniosek złożyć? Do rady, do rady. Jako wspólnota. Jako wspólnota my złożymy. Jako wspólnota złożymy i koniec. Bardzo proszę, macie państwo radę sobie. Tak, mamy radę. Proszę przez radę złożyć ten wniosek. Przez radę? Dokładnie. Bardzo dobrze o to chodzi. Żeby ludzie mieli wytłumaczone. Rozważenie. We wspólnocie mamy 9 rodzin. 9 lokali, duża wspólnota. 9 lokali i jedna osoba nie wyraża zgody na segregację. I w związku z tym właśnie gminy powinny to rozwiązać. Ona powinna mieć oddzielny pojemnik. Nie, proszę pana. A nie możemy? Nie. Nie może ona zmuszać nas, żebyśmy nie, to wy powinniście ją zmusić, bo to no, ja, proszę pana. A od tego jest władza, nie my. Proszę pana. Jeżeli chodzi o ilość dzieci, to trzeba to rozwiązać, musi gmina rozwiązać. Tu krzyczą w telewizji, że dużo dzieci, żeby rodzić, a tutaj bijemy tych ludzi. Druga sprawa. Ja jestem, proszę pani, ja mieszkam pół roku w Wałbrzychu, pół roku w Zielonogórskim. I tam jest inaczej. Bo na przykład ja jestem sam i ten kubeł niepotrzebnie co tydzień będzie podnoszony i tłuczony. Tam opłacam co 2 tygodnie. Ale będzie pan odliczał? Nie, proszę pani. Mogę płacić, ale po co weźmy to wszystko złóż, więc wyście powinni jako urząd rozwiązać pewne problemy. Ale jaki tu pan bo gdzie jest czworo dzieci i nie będzie tego, że ja mam pusty kubeł wczoraj. Pusty kubeł, dzisiaj rano zaglądam, jest pełen. No bo sobie sąsiedzi przyniesie. Przecież nie ja się będę z sąsiadem kłócił, tylko ja muszę władzę zgłosić, a władza straż miejska inna nie wiem. Musi to rozwiązać. Nie można zmuszać ludzi do czegoś, bo to co pani tu powiedziała, bo, że muszą, pani, to tak nie wolno. Ja deklaruję przypuszczam, że będę startować, druga osoba będzie startować. Ale jest taka dzielnica, zresztą mówię tylko o naszej dzielnicy, jest taka potrzebna. Trzeba będzie płacić po 20 zł. Ale ja przed chwilą... Ale chwileczkę. Będziemy płacić po 20 zł. Jest mnóstwo osób, które w ogóle nie płacą. I będzie tak samo jak z wodą. Indywidualnie płacimy liczniki w mieszkaniach, ale te główne jest płacone, jest liczone tylko na te osoby, które płacą. Nieprawda. Tak jest. Tak jest. I to samo będzie ze śmieciami. Proszę, to samo będzie ze śmieciami. Odpowiadam na pani tylko pytanie. My, którzy płacimy, będziemy mieli po kieszeni. Jeszcze raz odpowiadam na pytanie. Tego typu spotkania są jak najbardziej pożądane, a wręcz konieczne, by mieszkańcy mogli zapytać o nurtujące ich sprawy, a przedstawiciele czy to Urzędu Miejskiego, czy Miejskiego Zarządu Budynków mogli na nie odpowiedzieć. Ja deklaruję przypuszczam, że będę startować. Druga osoba będzie startować. Ale jest taka dzielnica, zresztą mówię tylko o naszej dzielnicy, jest taka potrzebna. Trzeba będzie płacić po 20 zł. Ale ja przed chwilą... Ale chwileczkę. Będziemy płacić po 20 zł. Jest mnóstwo osób, które w ogóle nie płacą. I będzie tak samo jak z wodą. Indywidualnie płacimy liczniki w mieszkaniach, ale te główne jest płacone, jest liczone tylko na te osoby, które płacą. Nieprawda. Tak jest. Tak jest. I to samo będzie ze śmieciami.
Proszę. To samo będzie ze śmieciami. Odpowiadam na pani pytanie. Tylko my, którzy płacimy, będziemy mieli po kieszeni. Jeszcze raz odpowiadam na to pytanie. Niezależnie od tego, czy ktoś płaci, czy nie płaci, za wodę w budynku płaci gmina to, co jest związane z licznikiem głównym. I teraz jest na każdą osobę naliczony jej koszt związany z wodą. Jest to jej dług. Pani nie płaci za wodę za nikogo innego, mimo że on nie płaci ani grosza. I prosiłbym bardzo, dobrze, że takie spotkanie jest, bo roznosicie plotki, rozdajecie... Proszę posłuchać, pani zadała mi pytanie, a pani odpowiada. Jeszcze raz. Jeszcze raz mówię. Niezależnie od tego, czy ktoś płaci, czy nie płaci w lokalu gminnym, nie jest obciążana to jego brak opłaty dla kogoś innego. Nie ma takiej możliwości. On jest, jego się odczytuje licznik, albo jest jego przypis, on ma ten dług i to nie wchodzi w ogóle w pani. To jest, ale teraz odpowiem. I analogicznie, jeśli chodzi o śmieci. Jeżeli nie będą płacili, to pani za nich nie zapłaci. Za panią, w sensie podatkowym, płaci gmina. Gmina musi zapłacić z jednego wydziału do drugiego wydziału tą kwotę, która będzie z pana budynku i to będzie zapłacone. A to, czy pani nie zapłaci w przyszłym nie, to jest inna sprawa, to jest windykacja, to jest ściąganie należności od pani, od każdego innego. Czy pani zrozumiała? To jedno z pierwszych dzielnicowych spotkań w sprawie rewolucji śmieciowej w Wałbrzychu. Już dziś widać, że przekazywanie rzeczowych informacji mieszkańcom Wałbrzycha jest kluczowe i niezbędne. Tym bardziej, że mieszkańcy mogą o wszystkie sprawy na takich spotkaniach zapytać bezpośrednio. Drugiego kwietnia ukonstytuowały się zarządy rad wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Uroczystość odbyła się w sali witrażowej wałbrzyskiego ratusza, a przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Romańska złożyła gratulacje wszystkim nowo wybranym samorządowcom lokalnym. Nowy zarząd postanowił wyjść naprzeciw wnioskom, pomysłom mieszkańców naszej dzielnicy i postanowił zorganizować cykl spotkań dotyczących problemów naszej dzielnicy. Po dzielnicy Sobięcin przyszedł czas na rewolucję śmieciową w Śródmieściu. Jednym z takich spotkań, pierwszym, będzie spotkanie dotyczące rewolucji śmieciowej. Na to spotkanie zaprosiliśmy pana prezydenta oraz urzędników Urzędu Miejskiego, Miejskiej Spółki Budynków Komunalnych. Na spotkanie mogą przyjść wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha, nie tylko ze Śródmieścia. Spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 17 w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej przy ulicy Chrobrego 1/6. Serdecznie Państwa wszystkich na to spotkanie zapraszamy. Po specjalnie przygotowanej akcji w ręce policji wpadli handlarze nielegalnym tytoniem, a wszystko działo się w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali wspólnie ze Strażą Graniczną oraz Izbą Celną dwóch mężczyzn w wieku 35 i 38 lat. Oboje panowie to mieszkańcy Wałbrzycha. Mężczyźni ci w wydzierżawionym przez nich magazynie przechowywali blisko 4 tony tytoniu, krajanki tytoniowej. Szacowane straty Skarbu Państwa z tytułu nielegalnego handlu tytoniem to 2 miliony złotych. Zabezpieczono również maszynę do cięcia liści tytoniu wartości 30 tysięcy złotych. Mężczyźni ci chcieli narazić Skarb Państwa na blisko 2 miliony złotych. Usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec panów środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w kwocie 4 tysięcy złotych. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju przebiegła w miarę sprawnie, choć nie obyło się bez kilku zgrzytów. Bardzo ciekawy i jednocześnie nowatorski projekt uchwały wpłynął do przewodniczącego Rady w sprawie niewypłacania radnym części diet za nieobecność na sesjach i na komisjach. Uchwała o niepromowaniu, niepremiowaniu radnych, którzy nie wypełniają swojego mandatu. Dlatego, że mandat radnego jest realizowany uczestnicząc w posiedzeniach komisji, sesji Rady Miejskiej, a także oczywiście wszyscy wiemy w kontaktach bezpośrednich z wyborcami. Jeżeli ktoś nie wypełnia tego mandatu, nie uczestnicząc, no to nie może dostać ekwiwalentu pieniężnego. Nie mówię i nie używam tutaj świadomie słowa wynagrodzenia, bo to jest zupełnie inny charakter. Ulega zmniejszeniu o 200 zł za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu komisji stałej, który jest członkiem.
I dla komisji, dla członka, czy dobrze mówię tutaj proszę, dla radnego, który jest w dwóch komisjach 200 zł, w jednej komisji, przepraszam, to jest 200 zł, a w dwóch komisjach po 100 zł. Nie więcej jedna niż 400 zł. Batalia o diety radnych przebiegła błyskawicznie i również w taki sam sposób projekt uchwały zakładający potrącenia finansowe radnym został odrzucony większością głosów. To jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie diety. Ręka do góry. Której? Do tej uchwały już. Ale proponowane czy to bez poprawek. Bez poprawek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Nie przeszło. 7 do 5. Jak widać i słychać, diety szczawieńskich radnych ocalały. O takiej uchwale decydują wszyscy radni. Część chcieli, część nie chcieli, a w związku z tym, że jeżeli większość przegłosowała, że nie zawierania tych diet, znaczy nie obniżania diet za nieobecność, no to trudno jest to wola rady. Niektórzy radni, którzy głosowali za niepotrącaniem finansowym ze swoich diet, uważają, że wprowadzenie takiej karencji finansowej byłoby źle odebrane społecznie. Natomiast ich przeciwnicy uważają, że byłoby to swoiste dyscyplinowanie radnych do pracy w Radzie i na rzecz samych wyborców. Dla mnie to jest kuriozalne, dlatego że w obowiązującym statucie mówi się o tym, że wypłata diet nastąpi na podstawie list obecności. Wobec tego, jeżeli dostanę propozycję wypłaty diet bez list obecności, no to prawdopodobnie nie będę mógł ich zrealizować. A zapis w statucie brzmi tak. Paragraf 71. Z tytułu udziału w sesjach rady oraz posiedzeniach komisji, których jest członkiem, radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą rady. Dlaczego tak niektórzy głosowali? No to powinni się wypowiedzieć ci radni, bo ja za nich na pewno stanowiska nie będę podejmował. Wiceprzewodniczący rady, który głosował za niepotrącaniem z diet radnych za nieobecności, poproszony o komentarz do kamery, odmówił. Zastanawiające jest, dlaczego taki projekt o potrącaniu z diet radnych w ogóle powstał. Czyżby radni nie pojawiali się na sesjach? Zdarza się radnym, że niektórzy tam nie przyjdą z powodu choroby, czy innych okoliczności losowych, czy ich nie przychodzą do rady, no ale no, jest to usprawiedliwione, bo w sumie do radnego, z wyjątkiem jak nie ma takiej uchwały, no to nie można wyciągnąć żadnych innych konsekwencji. Czyżby? Uchwała Rady Miejskiej w Szczawniezdroju z 18 kwietnia 2011 roku określa m.in. sposób naliczania diet i jej wypłaty. Rada Miejska w Szczawniezdroju uchwala. Paragraf 1. Wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawniezdroju za udział w pracach Rady i jej komisjach. Paragraf 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listę obecności na sesjach rady oraz komisjach. Ja myślę, że to nie jest sprawa i temat do załatwienia przez organ sprawujący, powiedzmy. To jest przez organ uchwałodawczy i powinni sami radni dojść do jakiegoś stanowiska. Ja na pewno nie będę podejmował żadnych działań w tym kierunku. Radni jednak bronią swojego stanowiska. Tu chodzi też o to, że na przykład niektórzy radni naprawdę wykonują swoją pracę rzetelnie, wybrali nas wyborcy, a praca nie polega tylko na tym, że jesteśmy w urzędzie i podejmujemy decyzje, ale także w spotkaniach z radnymi swoimi. Także to jest moje zdanie, że też bierzemy udział poza sesjami, poza komisjami. Spór sporem jednak, jak nie wiadomo o co Polakowi chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Zumba Fitness Party, czyli 3-godzinny maraton zumby prowadzony przez instruktorów z całego regionu, a nawet z dalszych zakątków Dolnego Śląska. Niektórzy się pytają, czy będzie karetka podstawiona, że w razie czego reanimować. Nie no, znoszą 3 godziny, zaprawiają się na zajęciach u nas po prostu, u każdej z instruktorek godzina zajęć po prostu razy 3, tak? Nie zawsze trzeba tańczyć te 3 godziny, ktoś się inaczej czuje niż zazwyczaj, może sobie odpocząć. Nie ma tu problemu, tak? 3 godziny dla wytrwałych. To jest maraton, tak jak sama nazwa mówi. Maraton tańca. Dobra zabawa i tak naprawdę to, że jeszcze u nas w Wałbrzychu nie było takiego maratonu jak ten. Nie było maratonu z światłami UV.
to jest tak naprawdę pierwsza taka większa impreza tak zorganizowana. Zumba to coraz bardziej popularna w Polsce forma tańca zawierająca elementy fitness oraz kroki tańców latynoamerykańskich. W Wałbrzychu, podobnie jak i w kraju, ta rozrywka przyciąga wiele osób. W fitness klubach odbywają się zajęcia zumby, a raz na jakiś czas organizowana jest także zumba party, tak jak w tym przypadku w hali Osiru. A co daje taki maraton? Że jesteście wszyscy razem, że zmieniają się cały? Przede wszystkim to, że świetnie się przy tym bawimy. Tak naprawdę są tutaj osoby, które uczestniczą na zajęciach zumby w różnych klubach w Wałbrzychu. No i wszyscy spotykamy się tutaj razem i razem tańczymy. Wszyscy znamy układy i wszyscy się razem dobrze bawimy. Czyli można powiedzieć, że wszyscy się razem znacie? Tak, tak. Z wszystkich maratonów i ze wszystkich spotkań, które są organizowane. Mamy grupę z Kłodzka, z Nowej Rudy, z Wrocławia i z Wojcieszyc bodajże. Jest zmęczenie, ale jest to przede wszystkim zabawa i radość. Taniec jest aktualnie, zumba jest dla mnie nowym sposobem na życie i daje mi to, oprócz tego, że coraz to lepszą figurę, to zdecydowanie więcej uśmiechu. Tym żyję. Pozytywna energia, dużo humoru, dużo kondycji. No to są ćwiczenia po prostu takie, no głównie na poprawę humoru, ale w połączeniu z tym tańcem nawet człowiek nie czuje, że ćwiczy. A taki maraton, 3 godziny tańca? Żaden problem, naprawdę. Człowiek nastawia się taką pozytywną energią, takim nastawieniem, że czy to by były 3 godziny, czy to by było 5 godzin, to da się wytrzymać. W zabawie wzięło udział ponad 150 osób. Przez 3 godziny hala sportowa tętniła tańcem i muzyką w świetle ultrafioletu, przy którego światłach impreza odbyła się po raz pierwszy i od razu przypadła uczestnikom do gustu. A powiem szczerze, że pierwszy raz tak mamy, bo to jest nasz czwarty maraton w Wałbrzychu. Do tej pory robiliśmy przy normalnie świetle dziennym. Tutaj widzę, że jest troszeczkę inaczej i bardzo mi się to podoba. Naprawdę, tworzy to klimat dość niezły, taki klubowy, mogłabym powiedzieć nawet. I myślę, że to jest lepszy efekt, bawiąc się przy zgaszonych światach, przy kolorowych światłach, niż przy dziennym świetle, po prostu. Chciałam tu bardziej ulepszyć tę serię imprez poprzez dodanie ultrafioletowych świateł, laserów, efektów specjalnych. Chciałam, żeby to była bardziej impreza taka dyskotekowa, żeby przyszło więcej ludzi. Najważniejsza dla uczestników była jednak możliwość spotkania osób z tą samą pasją, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy w zumbowych rytmach. Bo jak po godzinie zajęć po prostu nie dość, że nie mam sił, jestem uśmiechnięta, to po 3 godzinach chcę, żeby to miał jeszcze więcej uśmiechu. Prowadzący Zumba Fitness Party przyjechali do Wałbrzycha również z różnych okolicznych miejscowości. Magdalena Truszczyńska, Kamila Jakubik, Monika Lech, Agata Chryciuk oraz Anna Potocka i Michał Sikorski to instruktorzy, którzy bawili się w Osirze z Wałbrzyszanami. To są instruktorzy z naszego województwa dolnośląskiego. I Wrocław, i Jelenia Góra się pojawił, Kłodzko przyjechało, więc to są instruktorzy na specjalne zaproszenie przez organizatorów. Tak, żeby impreza była bardziej urozmaicona. Tak, nie tylko kobiety, instruktorki, ale też mężczyźni. Im więcej instruktorów, tym lepiej można sobie zobaczyć, jak inni prowadzą, w jaki sposób prowadzą, jakie piosenki preferują. Nie tylko nasze na godzinnych zajęciach, tylko prezentowane przez innych instruktorów z innych miast. Natomiast całą imprezę zorganizowała także prowadząca zumbę Patrycja Owsiak oraz Agata Florczak. Już były 2 maratony w Wałbrzychu, postanowiłam, że w końcu ja zorganizuję swoją imprezę. Wydawałoby się, że zumba to domena kobiet. Nic bardziej mylnego, zarówno w treningach na salach ćwiczeń, jak i na samym maratonie można było ujrzeć dużą grupę mężczyzn, którzy nie odstawali ani na chwilę swoim koleżankom. No widać mężczyzn i jest to jak najbardziej dobre, bo mężczyźni też powinni ćwiczyć tak samo jak kobiety. A taniec łączy ludzi. Występują, zdarzają się. Ogólnie zumba przyszła do nas z Kolumbii, tam naprawdę wielu facetów tańczy także. No w Polsce jeszcze widać wstydzą się, no ale niektórzy się przełamują i przychodzą na zajęcia. Jak już przyjdzie jeden, no to następny zobaczy, na pewno śmielej przyjdzie niż bez tego. Zajęcia są jednogodzinowe, no i najważniejsze, najlepiej się bawić. Samo to, co po tobie teraz widać, pot spływa tak. Ze wszystkich, tak samo mimo tego, że to tylko jeden czy dwa kawałki, tak? Tak, no.
o to chodzi, żeby się zmęczyć, a przy tym bardzo dobrze bawić. To znaczy, zumba to jest po prostu coś dla każdego, bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na stan fizyczny, ponieważ naprawdę różne osoby pojawiają się na zajęciach. Maraton zumby to spalone kalorie, szalona zabawa i krok w stronę dbania o swoje zdrowie. Organizatorzy i uczestnicy na pewno nie pozwolą, by była to ostatnia taka impreza w Wałbrzychu i zapowiadają kolejne maratony tego typu. Z okna mieszkania na drugim piętrze jednej z kamienic w dzielnicy Nowe Miasto wypadła 4-letnia dziewczynka. Wszystko działo się pod nieobecność matki dziecka, które miał pilnować kompletnie pijany konkubent kobiety. Policjanci z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu otrzymali informację o dziecku, które wypadło z okna mieszkania mieszczącego się na drugim piętrze. Dziewczynka 4-letnia trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Znajduje się w stanie stabilnym. Mężczyzna, który miał sprawować nad nią opiekę, 30-latek, trafił do policyjnego aresztu. A tam usłyszy zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Matka tego dziecka w chwili, kiedy doszło do zdarzenia, nie była obecna w miejscu zamieszkania. Jedynie mężczyzna miał sprawować nad nią opiekę. Okazało się również, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Na tym kończymy podsumowanie tygodnia. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe wydanie informacji już w poniedziałek. Do zobaczenia.